Dziś opowiem o ważnej części tokarki, którą jest imak tokarski. Do imaka tokarskiego montujemy sobie nóż tokarski. Montując nóż tokarski, musimy wiedzieć, jaka jest odległość od osi imaka do dolnej krawędzi imaka. Znając tą odległość, możemy sobie ustawić każdy nóż. Ten nóż służy nam do toczenia wzdłużnego. Kładziemy nóż na równej płaszczyźnie i mierzymy stopniarką, jaka jest wysokość. Mamy wysokość 12,9, a mamy do osi 14 mm. To musimy znaleźć taką podkładkę, żeby miała 1,1. Wtedy podkładkę podkładamy pod nóż i ponownie mierzymy, ile mamy do osi. Mamy 14 mm i wtedy bierzemy podkładkę, kładziemy na samym brzegu imaka. Na tą podkładkę wkładamy nóż i dokręcamy nóż w imaku. Dokręcamy przeważnie dwie śruby, staramy się, żeby równo dokręcać. Mamy zamocowany nóż i później obracamy go w kierunku osi tokarki i zaciskamy i możemy już za pomocą tego pierwszego noża toczyć. Możemy także używać nóż tak zwany wytaczak, który to służy do toczenia w otworach, roztaczania otworów. W tym wypadku mierzymy także, mamy 5,5 mm, czyli do 14 brakuje nam osiem i pół. Często zamiast podkładek kilku, to używam jakichś małych noży ze stalki i podkładam jeszcze brakującą grubość i ponownie sobie mierzę, jaka jest wysokość do osi. W tej chwili mamy około 14,5. Przy wytaczaku nie jest to tak, nie bardzo przeszkadza, że nóż jest troszeczkę powyżej osi. I wtedy podobnie jak poprzednim nożem, tak samo zakładamy, tylko nóż wytaczak zakładamy z kolei w innym ułożeniu jakby. Musimy założyć go z tej strony, patrząc. O tak. Z tej strony. O, i w
wtedy go mocujemy do iMaca. Mi się to wszystko obraca, ale iMac jest niezamocowany. O. Wtedy mamy zamocowany nóż w iMacu. Obracamy go w kierunku osi tokarki i możemy sobie roztaczać otwór. Zawsze wytaczak musi być mniejszy niż średnica otworu. Tu mamy w tej chwili, możemy tym wytaczakiem roztaczać już otwory większe niż FI12. Mam tu także mały nóż, cieniutki, tak zwany mały przycinak, który ma grubość 1 mm, 1,3, 5, grubość 1 mm. Mam tu także przecinak, który jest grubszy i ma grubość 2,5 mm. Ten nóż, podobnie jak ten nóż do toczenia wzdłużnego czy wytaczak, ustawiamy w ten sam sposób. Mierzymy, ile jest do płaszczyzny. 8 mm, czyli brakuje nam 6. I musimy sobie z tych blaszek zrobić też taką podkładkę. O. Składamy. I mamy nóż też gotowy do zamocowania w iMacu. Dziękuję.